50 wystawców prezentowało swoje produkty i usługi podczas drugich myślenickich targów Dom i Otoczenie. Imprezę przeprowadzono w dniach 14-15 kwietnia, a jej organizatorem była Wadowicka Agencja Informacyjno-Reklamowa Promocja. W sobotnie przedpołudnie targi oficjalnie otworzyła właścicielka firmy Violetta Ochman w towarzystwie starosty Józefa Tomala oraz sekretarza gminy Bronisława Poradzisza. Podczas dwóch dni trwania imprezy licznie przybyli mieszkańcy Myślenic i całego powiatu, mieli możliwość zapoznania się z bogatą ofertą między innymi firm budowlanych, producentów okien i mebli oraz różnorodnego wyposażenia wnętrz. Swoje stoiska miały także instytucje finansowe. Jesteśmy na drugich myślenickich targach Dom i Otoczenie. Rozmawiamy z właścicielką firmy Promocja Targi, panią Violettą Ochman. Pani dyrektor, proszę pokrótce podsumować pierwszy dzień targów i co ma na celu ta impreza? Do Myślenic sprzymierzaliśmy się już kilka dobrych lat temu, tylko nie było odpowiedniej hali. W momencie jak powstała Państwa hala, w zeszłym roku podjęliśmy pierwszą próbę i okazała się ona udana, jako iż jest kontynuacja tego naszego pomysłu. Już od wczorajszego dnia widać, że społeczeństwo zarówno Myślenic, jak i całego powiatu dobrze przyjęło pierwszą edycję, stąd mogę powiedzieć, że na drugiej edycji jest o wiele większy wzrost frekwencji. Jakie branże tutaj można oglądać? Targi to przede wszystkim budownictwo, instalacje, wnętrza, ale również to, co służy do naszego ogrodu, do upiększania, do wyposażania. I jakie jest zainteresowanie w dniu dzisiejszym Myślenicza? Zdecydowanie większe. To znaczy na pewno wczoraj ta frekwencja jest niższa, natomiast dzisiaj, jak zresztą sami Państwo widzicie, jest ona znacząco większa. Bo targi to nie tylko zwiedzanie. Nie zawsze właśnie nasi odwiedzający wiedzą, że wizyta na targach wiąże się z możliwością uzyskania specjalnego rabatu. I takie też nasze firmy przygotowały. Już wczoraj nasi odwiedzający podpisywali umowy, czy to na dostawę okien do całego domu, instalacji CO, CW, bądź też kolektorów słonecznych. Bo targi to miejsce, gdzie nie tylko się pokazuje, ale również targuje. Podoba Ci się? A po co to jest? Proszę sobie włożyć rączkę, na moją odpowiedzialność, tę rączkę. Ale nie bój się, naprawdę Ci się nic nie stanie, zobacz. Zobacz, w ogóle nie parzy. Nie, to jest tylko para. Już, taka woda. W postaci pary. Wiesz, nic się nie stało. Drugiego dnia imprezy przyznano nagrody dla wystawców. Nagrodę burmistrza miasta i gminy Myślenice otrzymała miejscowa firma Skorut, producent kolektorów słonecznych. W kategorii jakość i innowacyjność uhonorowano przedsiębiorstwo Ichpol z Raciborza oraz zakład usługowo-handlowy Leszek Kuraszyk z Międzyrzecza Podlaskiego. Wyróżniono natomiast myślenicką firmę Rudex Bis. Za kreatywną prezentację produktów nagrodzono firmę Aluglas z Myślenic oraz Galerię Mebli Kęty. Specjalną nagrodę organizatora otrzymały natomiast myślenickie firmy Rudex Bis oraz Drew Farb. Po zakończeniu imprezy rozlosowano również nagrody dla zwiedzających. Do wygrania były między innymi poduszki zdrowotne, sprzęt do masażu oraz inne nagrody rzeczowe o łącznej wartości ponad 3000 zł. Drugie myślenickie targi Dom i Otoczenie należy uznać za wyjątkowo udane. Organizatorzy zapraszają więc na przyszłoroczną trzecią już edycję imprezy.